Siemano ludziska, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, kolejnym motovlogu. Dziś jest poniedziałek i o dziwo przyszła dzisiaj do mnie paczka z Haparcu. Przyszła paczka z Haparcu, przyszły wszystkie potrzebne o-ringi do złożenia tutaj już głowicy. Czekam jeszcze na urządzenie właśnie do składania sprężyn zaworowych, ale na razie, póki co, jeżeli mamy te wszystkie o-ringi, możemy założyć już na stałe pompę oleju do silnika. Już zrobiłem modyfikację z tą podkładką, więc podkładka jest włożona. Miejmy nadzieję, że to pomoże coś z ciśnieniem, chociaż trochę. Mam również uszczelkę kolektora ssącego, którą oczywiście założę na głowicę, spasuję, zobaczę, czy są jakieś miejsca, w których powinienem jeszcze podciąć lekko kanały, aby było idealny przepływ. Również to samo zrobię z kolektorem ssącym, który już został zamówiony i na który oczekuję. Od Jarusneta, kolektor ssący, kolektor wydechowy i olej do skrzyni biegów. Oczywiście oryginalny MTF, nie żadne tam inne zamienniki lub coś w tym stylu. Również mam tutaj uszczelkę kolektora wydechowego, która była najdroższa z całej tej paczki, bo kosztowała mnie ta uszczelka. Ta właśnie metalowa uszczeleczka kosztowała mnie aż 270 zł. Śmieszne. No ale cóż, takie są ceny oryginałów. Miałem taką uszczelkę w B16. Nie narzekałem, nie miałem żadnego problemu, nic nie przedmuchiwało, nic się nie działo, więc na pewno taka uszczelka długo pożyje, zobaczymy. Mam również łożysko koła zamachowego, oryginał, ponieważ te stare ktoś już po prostu, nie wiem, wbijał na chama lub coś w tym stylu, jest uszkodzone, więc te łożysko postaramy się włożyć bezinwazyjnie, czyli wrzucę je do zamrażarki i spróbujemy zrobić to na ciepło zimno, czyli po prostu zamach podgrzeje, łożysko zamrożę i może da radę to jakoś włożyć bez większych problemów. Więc tak, ja w tym momencie otwieram sobie manuala, przechodzę do montażu pompy oleju, również pompy wody, bo ostatnio nie miałem czasu, żeby to zrobić. Tylny uszczelniacz wału już jest na miejscu, więc już jesteśmy coraz bliżej. Czekam właśnie jeszcze na to urządzenie do zakładania sprężyn zaworowych i jedziemy z tematem, tak więc zabieram się do roboty. A więc tak, wymieniam właśnie ten o-ring pompy oleju, który niestety był już twardy, dosyć mocno zużyty. Myślę, że pewnie już by nie uszczelniał tak jak powinien, ale mamy nowy. Tutaj mamy kod produktu, jakby ktoś chciał i miał problem ze znalezieniem czegoś takiego, ale polecam wam sklep haparts.pl. Chłopaki naprawdę szybko odpowiadają na maile, mimo że części nie ma ich, całego asortymentu nie mają na stronie. Warto do nich napisać maila i załatwią wam każdą, nawet najmniejszą śrubkę do waszego auta, do waszej Hondy. Nawet można takie małe śrubki sobie pozamawiać nowe. Chłopacy dadzą radę to ściągnąć, nie ma żadnego najmniejszego problemu. Więc wysyłaj również szybko, tak jak mówiłem, wysłali do mnie w paczkę w poniedziałek, czyli dzisiaj mam już, dostałem ją jakoś o 14, więc jak najbardziej na plus, bardzo szybkie wysyłki i tak dalej, ale naprawdę nie zwlekaj z wysyłką. Jeżeli mówią, że produkt zostanie wysłany w poniedziałek, to jest wysyłany w poniedziałek, nie ma żadnych hopsów i tak dalej. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale mniej więcej będzie widać, tylko że chyba odwrócone. Duże śruby, te na główkę 12, to są 24 Nm, a małe, tak jak mówiłem, z główką 10, to są 11 Nm. Klucz dynamometryczny mam już przyszykowany, więc przejdźmy do dokręcania tego wszystkiego.
Generalnie przed założeniem tylnego o-ringu, czy też właśnie tutaj pompy z olejem, o-ring posmarowałem, jak również i czop wału posmarowałem olejem po to, aby o-ring mógł się położyć tak jak powinien i aby uszczelniał tak jak powinien. W przypadku gdybyśmy zakładali go na sucho, mogłoby powstać prawdopodobieństwo, że on się trochę zagnie i będzie nam puszczał olej, więc tutaj nałożyłem trochę oleju, więc żeby było to wszystko jasne, bo widziałem, że tam dopytujecie, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, gdzie zakładałem uszczelniacze zaworowe. Środki zostały posmarowane olejem, tak jak mówi manual, aby dobrze doszły do prowadnic zaworowych i żeby dobrze uszczelniały, bo wewnątrz właśnie tych uszczelniaczy jest guma, która siedzi właśnie na tym czopie prowadnicy zaworowej, więc też były smarowane i też były założone z olejem, żeby nie było tutaj właśnie żadnych pytań do tego. Jedyne, czego dzisiaj nie będę mógł założyć, to oczywiście rozrząd, bo głowica nie jest założona, of course. Druga sprawa, nie mam właśnie tej sprężynki napinacza tutaj na rozrząd, więc tutaj zębatkę mógłbym założyć. Koło pasowe na razie sobie odpuszczę. Tutaj potrzebuję tej sprężynki właśnie. Nie wiem, czy dokładnie, czy sprzedałem z B16 również tą łapę. Jeżeli sprzedałem, będzie smutek, muszę jej poszukać. Tak więc ta łapa, pompę mamy załatwioną. Drugą pompę również mamy załatwioną. Na razie poczekam, aż ten cały tutaj właśnie silikon zaschnie. I co więcej, będziemy musieli wymienić teraz te właśnie o-ringi w głowicy. Chyba było na razie na tyle. No właśnie. Przejdźmy teraz właśnie do wymiany tutaj uszczelnień w głowicy VTK. Co może być problemem? Na przykład jeżeli macie tego typu silnik B-serię, D-serię, cokolwiek. W D-serii trochę się to różni. W B-serii, jeżeli na przykład wszystko jest dobre, ale VTK nadal się nie zapina, bądź też mamy duże spadki oleju po jego zapięciu. Spadki oleju. Spadki ciśnienia oleju po jego włączeniu, po przejściu na zmienne fazy rozrządu. Więc te o-ringi mogą być waszym zbawicielem, jeżeli chodzi o ten problem. Tutaj na środku, jak widzicie, jest taki pin wraz z uszczelnieniem. W tej głowicy właśnie, tak jak zauważyłem, jest on bardzo twardy, to jest raz, a dwa, nie wystaje praktycznie poza tutaj ten poziom, przez co na pewno na bank na 1000% nie uszczelnia dobrze, więc jeżeli VTK się przełącza, przez tą tulejkę zostaje podawany olej i rozprowadzany tutaj do smarowania tych wszystkich rzeczy i to może być właśnie problem. Bardzo wiele osób zapomina przy remontowaniu głowic, bla bla bla, nawet czasami przy składaniu, żeby to włożyć z powrotem, więc czasami nawet nie wkładają tutaj tej tulejki ani tego ringu. I później są problemy tego pokroju, że VTK się nie załącza, są duże spadki ciśnienia oleju, nikt nie wie, o co chodzi, nikt nie wie, co się dzieje. Więc prawdopodobnie może uratować was ten o-ring z tym numerem, jest to właśnie o-ring w to miejsce, nowy, miękki, więc na pewno będzie uszczelniał. Drugą sprawą są kolejne dwa o-ringi, tutaj są ich numery. Oczywiście jakby ktoś potrzebował, ale jeżeli podbijecie do Haparcu, oni po prostu od razu wam odpowiedzą, o co chodzi i jakie to będą części. Oczywiście te o-ringi to są groszowe sprawy, te o-ringi są po dychu, ten jest chyba za 12 zł i to oryginał, więc myślę, że to jest bez sensu, żeby oszczędzać na takich rzeczach. Te o-ringi, tak jak widać, one są bardzo malutkie, idą właśnie w te miejsca, na szczyty tych właśnie takich... blokad tych wałeczków, na których są koniki zaworowe. I olej przez to przepływa, wpływa do tych rurek i z tych rurek jest podawany tutaj na koniki zaworowe. I co jest bardzo kluczowe, ponieważ te koniki zaworowe posiadają specjalne kanały olejowe, które umożliwiają przejście tutaj tego pinu, przejście pinu, który aktywuje VTK. Tak jak tutaj widzicie, o, jest taki jakby pin, i dzięki niemu VTK się aktywuje, ponieważ tutaj w tym koniku zaworowym jest tak jakby taki palec, który z niego wychodzi i przesuwa właśnie ten pin, żeby się to wszystko zablokowało na wysokiej krzywce. Jeżeli są problemy jakiekolwiek z VTK-iem, tak jak mówiłem, warto wymienić ten o-ring, warto wymienić te oba o-ringi, sprawdzić szczelność właśnie tutaj tych rurek i tak dalej. Są one wyjmowane przez wykręcenie tych dwóch śrub, z drugiej strony się wypycha, wszystkie koniki zaworowe spadają i taką rurkę się wyciąga. W poprzednim filmie, jak składałem właśnie głowicę, bardzo dobrze to widać, że po prostu wkładam tutaj zespół tych trzech koników i przesuwam rurkę coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Tak więc ja przejdę do wymiany tego, jest to bardzo proste, wyjmujemy, wkładamy, nic trudnego i będziemy mieli to z głowy.
i na pewno, jeżeli będą jakiekolwiek problemy z VTEC-iem, będę wiedział, że na pewno nie są te O-ringi, które są tutaj, i będziemy mogli szukać problemu gdzieś indziej. Więc warto wydać te 30 zł na te 3 O-ringi i mieć spokój, wiedzieć, że na pewno wszystko będzie działało, z racji na to, że ta głowica była bardzo dobita. Wolę to wymienić, żeby mieć po prostu święty spokój. Dobra, koniec gadania, ja to wymieniam i zobaczycie różnicę pomiędzy starym O-ringiem, a właśnie tym nowym. Getting stuck, I see feet in the mud. You have been caught in the flood. While the water isn't parted, we run, reap what you sow, the harvest is us. You have been enjoying life, sipping the syrup and a line in the white. Taking whatever you touch, the sword of the wicked is covered in blood. Welcome to the city of the nonsense. Pleasure is the peace we can find in. Dive in, ride a shotgun alongside the divided. Taking a piece of the pie, takes what was provided. We won't be silenced, the path is wide and we found our God. Jeżeli chodzi o samą szczelkę tutaj kolektora ssącego, to myślałem, że będzie więcej pracy. Jeżeli chodzi tutaj o zegranie ze sobą uszczelki oraz kolektora ssącego. Jeżeli chodzi o kolektor ssący, to dowiem się dopiero wtedy, gdy on przyjdzie. Ale już tutaj po głowicy widzę, że no, margines błędu jest praktycznie minimalny. Tutaj delikatnie wystarczy tylko zebrać ten dół. Po prostu chodzi o to, żeby powietrze przepływało bez żadnych problemów, bez żadnych uskoków. Jeżeli na przykład kolektor ssący będzie idealnie wielkości jak ta uszczelka, a tutaj widzicie minimalnie wystaje krawędź głowicy, co może powodować właśnie ten ząbek i zmniejszenie przepływu powietrza. Więc ja postaram się oznaczyć trochę tutaj tą uszczelkę i ile powinienem zebrać, po to, aby właśnie tym tutaj moim dremelkiem trochę ponadcinać tego, tej powierzchni, aby wszystko było idealnie wyrównane tak jak jest uszczelka. Widzę, że tutaj nie będzie większych problemów. Tutaj widać na przykład, mamy jak lekko się nie zgrywa tutaj kanał. Tak więc postaram się tutaj moimi tymi dodatkami do zbierania metalu po prostu wiertareczką powiększyć, oznaczyć to markerem i powiększyć te kanały tak jak być powinny, idealnie zgrane z uszczelką, a później już jak przyjdzie kolektor, to postaramy się właśnie zrobić tak samo z kolektorem ssącym i prawdopodobnie również będę chciał rozciąć cały kolektor ssący po to, aby w środku można było go właśnie wypolerować i pozbyć się tych wszystkich nalewów. Bo wiem, że właśnie te Chińczyki, podróbki, skanka po prostu lubią mieć właśnie tą strukturę wewnątrz. Te firmy w ogóle nie zajmują się oczyszczaniem tych nadlewów, tego wszystkiego z tych kolektorów ssących, więc no niestety będę musiał to zrobić. Będę musiał tylko poszukać osoby, która mi to zespawa. A więc mamy dzień numer 3. Zobaczcie, co właśnie dotarło do mnie. Nowy zestaw do właśnie montażu sprężyn zaworowych. Tak więc będę mógł się w końcu zabrać za montaż. Będę mógł się w końcu zabrać za montaż tych właśnie zaworów na głowicę. Więc trzeba się tym zająć właśnie teraz. W międzyczasie również postarałem się, aby tutaj porty, o których mówiłem, były dopasowane do uszczelki. No i w tym momencie przejdę do montażu sprężyn zaworowych i samych zaworów. A więc tutaj widzicie, podołałem zadaniu Actimela, czyli wszystkie zawory, sprężyny zaworowe oraz talerzyki zamontowane. Tak więc jeżeli chodzi o temat głowicy, praktycznie jesteśmy na miejscu. Praktycznie jesteśmy na miejscu z tego względu, że pozostało jedynie rozwiercić głowicę pod tulejki, pod te tulejki ustalające, o których wcześniej mówiłem. I z głowicą to będzie wszystko, będzie można już zakładać na blok. Oczywiście po założeniu na blok, po ustawieniu całego rozrządu i tak dalej, po skręceniu tego wszystkiego będziemy musieli jeszcze również wyregulować luzy zaworowe tymi śrubkami. Tak więc to też będzie dosyć ciekawa zabawa. Więc tak, no, zeszło mi to 2 dni. A to tylko dlatego, że pracowałem nad tym po godzinach po pracy, ponieważ mamy środek tygodnia. No praktycznie środek, bo jest dzisiaj czwartek. Będziemy kontynuować pracę
nad tym wszystkim jutro. Wciąż czekam na paczkę od Haparzu z śrubą napinacza rozrządu, sprężynką napinacza rozrządu i jeszcze osłoną wybieraka, który tutaj jest dosyć skarany, więc tą osłonę sobie dokupiłem, więc czekam na to. Paczka od Jarosneta już całe szczęście przyszła, więc tutaj mamy MTF, czyli oryginalny hondowski olej do skrzyni biegów. Zalejemy tym razem MTF-a. Wcześniej miałem Motula Gira, ale teraz zdecydowałem, że pójdziemy w OM. Tak więc głowica już jest prawie skończona. Blok już jest praktycznie przygotowany. Wystarczy założyć misę, założyć cały rozrząd, ale to już dopiero wtedy, gdy będziemy mieli założoną głowicę. No i tak jak mówiłem, przyszła paczka od Jarosneta. Tak jak wspominałem, tu mamy replikę Skunk. Intake manifold. Ja boy. Oraz przyszedł do mnie kolektor wydechowy. Kolektor wydechowy prezentuje się tak. Wygląda zajebiście na bloku, więc myślę, że będzie spoko. Wiadomo, auto to będzie typowy fun car na weekendy. Show car, fun car, whatever. Więc myślę, że taki efekt na pewno będzie na plus, jeżeli chodzi o ogólny efekt w komorze. No i myślę, że to by było na razie na tyle na czwartkowy wieczór. Wiem, że już ten film ciągnie się przez kilka dni, ale no nie wiem, czy dałbym radę nagrać aż tyle materiału, aby w sobotę lub w całą niedzielę, aby po prostu wyrobić się z wrzuceniem tego filmu na kanał. Więc codziennie coś tam trochę skubię, dłubię przy tym bloku i tym wszystkim. A więc mamy piątek i kolejny dzień akcji tutaj z całymi częściami do tego całego mojego projektu. Przyszły paczki z Haparzu, tak jak już mówiłem. Wracając z pracy i będąc w pracy, przemyślałem sobie fakt, że dlaczego miałbym oddawać ten kolektor wydechowy z kwasówki do polerki dla kogoś, skoro mogę spróbować sam. Tak więc zadzwoniłem do Tomka, zapytałem, czy pożyczy mi te swoje pasty, którymi on tam się bawił, polerował tłumiki i tak dalej. I powiem wam, że wychodzi nawet spoko. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda po dwóch, trzech przejazdach w krętareczką i gąbką po jednym z runnerów w kolektorze, tak więc zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy będzie widać różnica, ale na pewno jest zauważalna z racji, że to są trzy runnery, które były niedotykane, a to jest ten jeden właśnie po dwóch, trzech przejazdach, więc myślę, że jest spoko. Na pewno będzie się lepiej prezentował niż coś takiego, nie? Więc myślę, że taka pasta Metal Poly zwykła jest jak najbardziej spoko do tego typu zadań. Więc ja jakoś niedługo postaram się dokończyć kolejne trzy, aby cały kolektor był wypolerowany. I mam nadzieję, że po tłuszczeniu i założeniu go na auto zmieni swoją barwę na złotą. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli taki kolektor zostawimy zatłuszczony, wrzucimy na auto, będzie on się mienił podczas podgrzewania kolorami tęczy. Fioletowy, zielony, niebieski, takie wiecie, coś jak ala opalanie. A jeżeli go dokładnie odtłuścimy, nie będzie tutaj żadnych tłuszczy na nim, to będzie złoty. Postaramy się, aby ten efekt został. Nie chciałbym właśnie tych wszystkich kolorów. Jeżeli mi się nie uda, to po prostu pójdzie na to ta taśma bazaltowa i tyle. Generalnie jeszcze trzeba będzie zobaczyć, jak, tak jak już mówiłem, czy nie będzie po prostu zbyt gorąco pod maską, gdy ten kolektor będzie po prostu emitował ciepło. Ale póki co efekt jest git, więc myślę, że będzie fajny efekt. Kill the lights, hit the lights, let it black out, hit the
I teraz tak, generalnie przechodząc do tej całej modyfikacji pompy oleju, jeżeli chodzi o zwiększone ciśnienie, to właśnie przejdziemy do tego w tym momencie. Będziemy musieli do tego odkręcić tą śrubę. Pod tą śrubą jest sprężyna i tłok, więc trzeba mieć to na uwadze. Ja wykręcę tą nakrętkę, wyjmę sprężynę i pod tą śrubę odnajdę podkładkę, która będzie pasowała na dolną część. Bardzo cienką podkładkę, pół milimetra, milimetr, po czym skręcę wszystko z powrotem. Powierzchnię mam już dookoła tłuszczoną, więc postaram się założyć uszczelkę misy, delikatnie przesmarować to silikonem z obu stron, założyć uszczelkę misy i finalnie założyć misę i z dołem silnika będziemy mieli finito. A więc tak, ludziska, miska oleju już założona, dokręcona do wszystkich wytycznych, jak mówi manual. Tak więc głowica zostaje jeszcze tylko z tematem rozwiercenia pod te dwie tulejki. Więc tak jak już mówiłem, już zostały ostateczne kroki. Jeszcze muszę tylko właśnie wymienić łożysko w kole zamachowym i praktycznie wszystko jest do złożenia. Skończę jeszcze polerować tutaj kolektor wydechowy, bo naprawdę wygląda zajebiście. Tak więc tak jak mówiłem, kolektor już po samych dwóch, trzech przejazdach pastą polerską, tą do metalu, wygląda super, ale mógłby wyglądać jeszcze lepiej. Tutaj dwie rury były robione, dwie nie, więc będzie super wyglądał pod maską, tak więc trzeba go jeszcze dokończyć. To by było na tyle w tym filmie, dzięki za oglądanie, nie wiem czy to będzie długi odcinek, mam nadzieję, że tak. Tak jak pisaliście w komentarzach, aby odcinki były dłuższe, tak więc będą dłuższe. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o Instagramie w opisie, o Facebooku w opisie, o lajku, o komentarzu, o subskrypcji na kanale i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie już prawdopodobnie złożę wszystko do kupy i za 2 tygodnie mniej więcej, tak myślę, lub trochę wcześniej będziemy wrzucać to na auto. Będziemy wrzucać to na auto i będziemy odpalać. I zobaczymy, czy wyrzuci korbę bokiem, czy nie. Na razie.